Szanowni mieszkańcy, niepojęte, co dzieje się tak blisko nas, tuż za naszą wschodnią granicą. Niepojęte, że w XXI wieku, w demokratycznej Europie, doświadczonej tak boleśnie wojennymi dramatami, a dzisiaj dobrem pokoju i wolności, ktoś to niszczy. Niszczy kraj, jego suwerenność, tożsamość. To po prostu niewyobrażalne barbarzyństwo. Czy możemy się temu w jakiś sposób przeciwstawić? Mogę nałożyć sankcje. Rosyjscy oligarchowie nie będą mogli wypoczywać przy wołczyńskiej tężni. Firmy rosyjskie nie przyzwolę, by startowały w przetargach na remont świetlicy w Brzezinkach czy przebudowie drogi w Wierzbicy-Markotowie. Łady i Niwy nie będą mogły tankować na wołczyńskiej stacji paliw. Czy to coś pomoże? Oczywiście, że nie. Sankcje i represje zostawmy tym, którzy potrafią to robić lepiej, skuteczniej i dotkliwiej. Zostawmy to dla mądrych, silnych naszego demokratycznego świata. Ale czy naprawdę my nie możemy nic? Osobiście uważam, że my również. Rozmawiam z mieszkańcami przerażonymi tym wszystkim. Szanowni mieszkańcy, w obliczu jeszcze obaw pandemii, rosnących cen i kosztów funkcjonowania samorządu, rodzin, ale nade wszystko wobec tej wojennej tragedii, podjąłem decyzję, by w bieżącym roku zrezygnować z zaplanowanych dni Wołczyna, a środki na ten cel przekazać na pomoc Ukrainie. Przygotuję projekt uchwały i jestem pewien, że swoich radnych nie będę musiał nawet do tego przekonywać. Tak wielu mieszkańców pochodzi z tamtych rejonów. Tak wielu pozostawiło tam swoje rodziny. Niestety, to nie jest czas na zabawę i radosne świętowanie, gdzie tuż obok rozgrywa się tragedia i ludzkie dramaty. Chciałbym apelować i prosić zarazem kolegów samorządowców o podobne inicjatywy. Nikt nigdy nie był i nie jest tak blisko ludzi jak polski samorząd. Nie zmieniajmy tego. Jeden człowiek potrafi uczynić tyle zła, a tak wielu nas może okazać dobro, zrozumienie i serce. Bądźmy solidarni z rodzinami, którzy tracą dorobek życia, możliwość pracy, jakże cenną wolność, zdrowie, a nawet życie. Bądźmy blisko, jak tylko potrafimy. Bądźmy europejską, ludzką wspólnotą.